Że niby co mam do ciebie podejść? Okej, na szczęście nie jestem sam. Witajcie ludzie, z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, profesor Layton i tajemnicza wioska. Ostatnim razem, kiedy gadaliśmy z tym typkiem, nie był on ważny, więc nawet głosu mu nie dawałem. Ale tym razem mogę wam powiedzieć, że będzie ważną postacią. Pogadajmy z nim, może nam pomoże w naszych poszukiwaniach. Czy to prawda, co o was dwóch słyszałem? Naprawdę biegacie po wiosce i szukacie majątku Reinholdów? To prawda, ser. Aktualnie szukamy kogoś, kto mógł być bliskim przyjacielem barona Reinholda. Wierzymy, że zostawił on swojemu przyjacielowi bardzo ważną notatkę. Świetnie. Koniec tego szukania. O, przepraszam. Nazywam się Archibald. Gus, tak wydaje mi się, baron znaczy się, mam na myśli. Gus, czyli baron. A, Gus, czyli taki... Gus to ma być ksywka barona. Gus, to znaczy baron. I ja byliśmy dość bliskimi przyjaciółmi. Dość bliskimi i grubymi przyjaciółmi. Mieliśmy wiele niesamowitych rozmów, które trwały aż do nocy. Być może to ja jestem tym, kogo szukacie. No cóż, tak myślę. Co za szczęście, że pana spotkaliśmy, że pana tak szybko spotkaliśmy, że na pana wpadliśmy. W takim miejscu jak to. Mam jedno pytanie, czy baron zostawił panu kiedykolwiek jakąś notatkę albo wiadomość na kartce czy coś takiego? Nie żebym pamiętał. Gus mi chyba nigdy czegoś takiego nie dał. Ale dostałem od niego stare biurko. Być może w nim jest jakaś wskazówka. Może coś tam znajdziecie. Biurko barona, mówisz? Wspaniale, to jest dokładnie to, czego szukamy. No to może przyjdziecie do mnie, do mojego domu, to wam pokażę. Małe króliczki. O nie, Layton, co ty idziesz z takim staruchem? O nie. To byłoby wspaniale, jeżeli pan mógłby coś takiego zrobić, jeżeli moglibyśmy na nie zajrzeć, to byłoby naprawdę bardzo pomocne. Jestem pewny, że Gus nie miałby nic przeciwko, bym pokazał jego biurko paru takim ludziom uwielbiającym zagadki jak wy tutaj. Skoro macie moje... skoro mam waszą uwagę, to może wykorzystam tych parę sekund, które mam i wypowiem... Mądrość starucha, czy coś takiego. Wypowiem jakąś mądrość z mojej strony. Parę perełek mądrości. Dam wam na drogę. Mimo, że musicie się skoncentrować na sprawie, to wszystko dobrze. Dobrze, że się koncentrujecie na sprawę. Na tej sprawie, którą prowadzicie. Ale rozwiązywanie zagadek jest dość ważne. Jeżeli tego nie będziecie robili, to później tego pożałujecie. Więc rozwiązujcie i zabierajcie się za każdą zagadkę, którą tutaj znajdziecie. Szukajcie i rozwiązujcie, jak tylko możecie. Weźcie tą mądrość od takiego starucha jak ja. Od takiego oldtimera. Zawsze kiedy wąchniecie jakąś zagadkę, to... No, podejmijcie się jej. I to jest ważne, bo jak widzieliśmy już tutaj parę razy, raz musieliśmy mieć rozwiązanych 12 zagadek, a raz 30 zagadek, żeby przejść dalej w fabule. To jest ważne, ludzie, to jest ważne. Trzeba szukać zagadki w tej grze i je rozwiązywać. Bo w końcu to jest obok fabuły główna część tej gry. I obok tego śledztwa i wszystkich tajemnic. No ale to wszystko jest złączone razem. No dobrze, więc... chodźmy do mojego domu. Chodźcie za mną. I gdzie on teraz mieszka? Gdzieś tu przy ulicy? Nie widziałem tam żadnych ciekawych drzwi. To jest stare biurko Gusa. Przyjrzyjcie się jemu. Wspaniale. Luke, popatrz na to. Zajmijmy się tym. Ale najpierw tutaj jest zagadka z tyłu, jej! Popatrz, profesorze, tu jest ukryta zagadka, tak, ale nie miałem tego tłumaczyć przecież. Not knoc? Knoc? Aha, knoc, no dokładnie. Który z nich nie pasuje? Który nie da się zawiązać, tak jakby? Wydaje mi się, że ten. Albo raczej jestem pewny, że ten. To była teraz tylko gra aktorska. Żeby być szczerym, nie będę oszukiwał widzów, co? Jej, wspaniale! Czy może pytanie było, który może zrobić? Obojętnie. Wow, to było takie niesamowite i nic za to nawet nie dostałem. Tylko kolejną zagadkę tutaj do rozwiązanych. Więc to jest biurko naszego barona. Przyjrzyjmy się temu. Są tu jakieś monety? A, tu pewnie będzie moneta jakaś. Tu, a.
Oha! Bo, no ta tatka się nagle pojawiła. Zmarnować kawałek papieru na coś takiego. Jeden krzyżyk czerwony i pokój. Wygląda jak jakaś notatka. Być może ona wskazuje, albo raczej ona prawdopodobnie wskazuje lokację Złotego Jabłka. Czyli co, to może być wioska niby? To znaczy, to ma być obszar wioski i niby tutaj jest ukryte jabłko? A co pan myśli o tym X, o tym zaznaczeniu? W tej chwili nie mogę nic na ten temat powiedzieć. No może dostaniemy jeszcze jakąś inną wskazówkę, ale rozdział 5 zakończony! Yay! The hunt begins. No, się skończyło jak na razie. Przepraszam, że wam przeszkadzam, ale dostałem właśnie telefon do was od właścicielki gospody, Beatrice. Powiedziała ona, że ma problem z jednym ze swoich lokatorów, więc... chciała się z wami zobaczyć, tak? Dobrze, pomożemy jej jak najszybciej. Dziękuję, Archibald. No dobrze, chodźmy do gospody, Luke. Ale czekaj, jeszcze tutaj chciałem monetę jedną znaleźć. Gdzieś tu była jeszcze moneta. Monetę! No daj mi monetę. Aha! Wiedziałem, że gdzieś to będzie. No to świetnie. Ile ogólnie monet teraz mamy? Będziemy mogli to sprawdzić przy najbliższej okazji, kiedy będziemy w menu albo zapisywali. Do gospody, Beatrice nas potrzebuje. Problemy z lokatorem, ciekawe kto. Dobrze, że jest tutaj napisane gospoda, bo bym tego nie zauważył. Hej, Beatrice, co temu pani? Czekała pani na nas? Nie wróciliśmy na noc, hehe. Nie, znaczy byliśmy tutaj na noc, ja gadam. O, witam pana profesora. Jak dobrze, że mógł pan wrócić. No, dziękuję. Wzywała nas pani? Chciała pani nam coś powiedzieć? O, tak. Proszę posłuchać. Jeden z moich gości, doprowadza mnie do szału. Ten mężczyzna zniknął ze wszystkimi swoimi rzeczami, bez zapłacenia. No wiecie, jestem biznesmenką, w końcu jestem biznesmenką i... Jak mogę przepuścić tak duży rachunek? Może mi pani pokazać pokój tego mężczyzny? Proszę się rozejrzeć, gdzie się pan chce. Oh shit. Bo to obrzydliwe, czuć, śmierdzi tutaj wszędzie dymem. A poza tym i te śmieci tutaj leżą wszędzie. Beatrice, czy może nam pani opisać tego gościa? No cóż, To ten tajemniczy koleś. No cóż, miał wąsa i do tego mi był... Jestem pewna, że nie był stąd, to było oczywiste. I poza tym miał wąsa, no. Wąs oraz śmierdzi... Śmierdzi tutaj gazem, znaczy się nie gazem, tylko tym. Dymem. Czy nie mówimy tutaj o inspektorze Chelmie? Inspektor Chelmie? Czy to nie ten... Zbyt pewny siebie gaduła, który prowadzi tam śledztwo w willi Reinholdów? Nie, to nie on. Ten mężczyzna, którego widziałam, był taki... Robił wrażenie bardziej złego. Nosił taki trench. Trench? Albo nie lubię tego słowa, więc... Powiedzmy, kurkę przeciwdeszczową, płaszcz przeciwdeszczowy nosił. Jestem pewna, że znacie tego typa. Gdzie mógł tylko uciec? Z moim bez zapłacenia za rachunku, cholera jasna. A to ciekawe. Masz jeszcze coś do powiedzenia, Beatrice? Czyli to będzie prawdopodobnie nowa zagadka, co? Okej. Ona chce ten swój rachunek mieć zapłacony. Chociaż tak długo on tutaj nie mógł spać. Może tylko jeden dzień. To taki rachunek nie może być. Czekajcie, coś tam złodziej? Przekliknąłem za szybko. No cóż, mamy teraz pomóc w odszukaniu złodzieja? No cóż, chyba nie zrobimy żadnego postępu w naszym poszukiwaniu Złotego Jabłka. Rzeczy nie wyglądają dobrze, w ogóle nam nie mamy żadnej poszlaki, żadnych wskazówek.
Zaczynam się dziwić, czy złote jabłko albo... Nie zaczynam się dziwić, tylko jestem ciekaw, czy złote jabłko w ogóle istnieje. No wiesz, Luke, nie powiedziałbym, że nie mamy żadnych wskazówek. Pomyśl, chłopcze. Przed czym... jest jedna rzecz, przed którą każdy mieszkaniec wioski nas ostrzegał. Co ma pan na myśli? Wieża, Luke. Więc co jest nasza wskazówka? Obojętnie kogo byśmy się nie zapytali, każdy nas ostrzegał przed tym miejscem. Przypuszczam, że ta wieża ma coś wspólnego ze złotym jabłkiem. Poza tym jestem ciekaw, przed czym się w ogóle boją, albo dlaczego się boją tej wieży. Nikt nie mógł nam tego powiedzieć. No oczywiście, musimy poprowadzić śledztwo wokół wieży. Albo we wieży nawet. Wieża jest w północnej stronie miasta Saint-Mystère. Poszukajmy właśnie w północnej stronie jakiejś drogi do tej wieży. Musimy się tam jakoś dostać. Aha, czyli będziemy teraz szukali drogi do wieży. Okej. Ja jestem za. I tak, prędzej czy później musieliśmy się tam dostać, więc... No, ile godzin już gramy tak w ogóle? Prawie 7. Ciekaw jestem, ile będę potrzebował na ukończenie. Okej. No to powiedziałbym... O, Pior, gdzie? O. No, trochę monet już mamy. No to powiedziałbym, że pójdziemy teraz... Znowu przez wieżę zegarową do miasta, ale najpierw pogadajmy tutaj z tymi ludźmi, którzy jeszcze mają dla nas jakieś zagadki, bo jest tu parę po tej stronie jeszcze. Na przykład ty, co za... Tutaj, mamy znaleźć słowo, które nie pasuje tutaj do tych... Ej, tych chamier! Słowo, które nie pasuje. Jest to rest. Słowo, które nie pasuje do dźwięku, czy coś takiego. Jej! No, teraz będzie taka, jakby to powiedzieć... Dużo zagadek, których nie mogę za bardzo wytłumaczyć, których nie potrafię wytłumaczyć, dlatego po prostu podam wam, jeżeli sami chcecie grać i nie chcecie oglądać żadnego walkthrough, tylko mój let's play, to podam wam tutaj odpowiedzi. Ty! On też ma zagadkę. Tego, że on nigdy nie miał nic ciekawego do powiedzenia, na początku coś tam mówił, że trzeba formularze wypełnić i bla bla bla, a teraz tylko sam nie wiem co mówi. Aha. Mamy tutaj 12 gwoździ. Musimy tutaj obliczyć, ile możliwych kwadratów można tutaj narysować, albo na tych gwoździach. No. Od jednego gwoździa do drugiego narysować. Tutaj mamy 5, ale to nie wszystko, mamy 11. 1 i 1. 11, powinno być poprawnie. O ile dobrze zapamiętałem. A? Tak! Dobrze, bo już prawie chciałem napisać 12, ale jednak dobrze zapamiętałem, 11. No właśnie, tutaj wytłumaczenie, tutaj. Trzeba myśleć w perspektywach różnych, trzeba umieć tu takie rzeczy. Trzeba mieć do tego talent, a ja tego talentu nie mam. Luke dostanie tutaj taki... Jak to się nazywa? Kurczę, zapomniałem. Takie stare urządzenie do grania muzyczki. Tutaj nic ciekawego nie będzie, chociaż... Tutaj jest dom Archibalda. Cześć Archibald, masz dla mnie teraz jakąś zagadkę? Wróciliśmy, z Beatrice wszystko w porządku, musimy tylko złodzieja znaleźć. Nawet się nie martwił o nas, cholera jasna. Wchodzimy do jego domu, hej, mam dla was zagadkę. Nie, dlaczego tu weszliśmy? Ale jak sam nam powiedział, potrzebujemy jego pomocy. Tfu, potrzebujemy jego pomocy też, ale musimy każdą zagadkę, którą znajdziemy, rozwiązać, bo to nam pomoże. A, mam naprowadzić to koło. Na miejsce, na przedmiot, który nie może zostać osiągnięty przez wędkę, albo tutaj przez to. Jest tutaj jeden przedmiot, którego nie może podnieść bez wstawania. I jest to fotel. Wszystko może tutaj podnieść swoją wędką niby, teoretycznie, wszystko może poruszyć. Jedyne, czego nie może poruszyć, to fotel, bo leży na nim... Swoim własnym ciężarem, swoim własnym grubym sadłem, więc powiedz no. Yeah! Takie zagadki lubię. No właśnie, musi podnieść swój jej fotel. A co to jest? Kot, mysz. Wszyscy chcą myszy jeść, cholera. A to jest dopiero zanowista odpowiedź, jestem dumny. No niech będzie krzesło dla Leytona, czy tam stolik. Powiedziałbym,
Wyjdziemy na dwór, żeby trochę świeżego powietrza dostać, to czego mi teraz brakuje, bo tak cholernie duszno jest tutaj. Chciałem zajrzeć tutaj. Jakie przedmioty mamy? Na pewno dużo. O, patrzcie, obydwaj są już bardziej zadowoleni. No to czego chcecie? Ty masz tu... Pło, jak tu... Ohoho. Ojojoj. Komu to pasuje? Ty masz mało. W sumie można powiedzieć, że ty masz mało. Ty masz atlas, czy tam coś takiego, mapę. To ty dostaniesz obraz. Ty masz stół, to ty masz krzesło. Ale ty masz dwa stoły, to jemu się przyda jeszcze jeden stół, prawda? I to krzesełko też się przyda Luke'owi. Przynajmniej ma, tak mi się wydaje. Chociaż, a to moje krzesełko może być tutaj. Nie. Tutaj pod ścianą pasuje bardziej. A co z tym krzesłem? Nie będzie ten stolik. Ten stolik, a za to ty dostaniesz biurko. I dostaniesz tą lampę, bo ty lubisz tutaj czytać, prawda? Luke. Ale... Tą szafę dostanie wtedy profesor. Ale krzesło też dostaniesz ty. Co to w ogóle jest tutaj? Po środku dywanu. Łóżko jest, jest, jest. Ty dostań, ty masz tutaj misia. To jest raczej dla profesora. Chociaż u niego stoi bardziej. No lepiej u niego stoi, trzeba powiedzieć. Zegar. Zegar, obraz niech będzie. Nie zostanie u profesora tak jak jest na razie. Ale książka, tutaj dziennik, dostaniesz ty. No właśnie, bo patrzcie, on ma regał, ale nie ma książek. Więc to ma sens. Tak samo, a ty masz tutaj misia? Co się z misiem stanie tu? Będzie tutaj. Okej, okay. A co jeżeli zrobię tak? No to miś będzie nadal tutaj stał. Więc dawaj. Ale tak to nie można normalnie spać. Luke dostanie teraz więcej rzeczy, co? A, tutaj wazon niech będzie. Aha. Nie. Chwileczkę. Czyli jednak to jest dla profesora. Gdzie, czy nie dostaliśmy przypadkiem jeszcze jednego łóżka? To gdzie jest łóżko Luka? Gdzie Luke śpi? Myślałem, że dostaliśmy już łóżko dla Luka. Ojaj. Dobra. Niech będzie. Ja mogę z tym żyć, Luke tylko nie ma gdzie spać. Niech śpi na podłodze. Ty, czy ty nie dawałaś przypadkiem łóżka? Nie, ona nic mi nie daje. Może jeszcze łóżko dostaniemy? No ale to może jeszcze trochę potrwać. Wracajmy na rynek. Jej. I teraz możemy przejść nieco dalej. Tutaj. Hej. Ale zanim to przejdziemy, tutaj była jeszcze jedna zagadka, coś mi się wydaje. Babuszka ma zagadkę dla nas. No Agnes, ty nigdy nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Szczerze, ona nigdy jeszcze nic ciekawego nie powiedziała. To jest taka filerowa postać. Zapychacz. A. Czy to nie przypadkiem u nich są zawsze te zagadki? Kto kłamie? Nie ja, nie ja! Tylko jedna osoba mówi prawdę? I don't know. Wiem tylko, że zielony kłamie. Powiedzmy, czy mam rację. Yeah! To zapamiętałem, że zielony kłamał. Trzeba było nie grać tutaj w piłkę. To by się też okna nie zbiło. Ty nie masz nic, panie, od kiełbasek, co? Chociaż całkiem możliwe, że ma. Har, har, har. Agnes też nie ma drugiej zagadki, prawda? Nie. Nie ma. Ma. Lol, ona ma jednak jeszcze jedną. A, kostka. Sześcian, okej. Okay. A, ile kabli, czy tam drutów potrzeba, żeby zbudować sześcian, czy tam kostkę? Cztery. Mam rację? Moje FPS-y mi właśnie pokazały czwórki, więc myślałem, że czwórka może być odpowiednią odpowiedzią. Haha! Udało się. Mój Boże. Coś czuję, że... mój komentarz do tych zagadek samych w sobie jest... paskudnie nędzny, jest... żałosny. Ale no cóż, jakoś sobie muszę z tym poradzić. Muszę to ulepszyć. Muszę się postarać, żeby było lepiej. Tu jest jeszcze jedna zagadka, yeah! Taka encyklopedia zagadek tutaj działam. Wszystko mam w głowie, nie muszę tłumaczyć, bo sam nie wiem, tylko mam w głowie red i blue. O, to ta zagadka. Tutaj właśnie nie mam rozwiązania, tutaj musimy przeciągnąć niebieskie i czerwone, albo raczej zamienić tutaj. Jak to zrobić? Weźmy tą niebieską najpierw.
A? Zróbmy tak. Tak, 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 tak. Chwila. Oh, shit. Czyżby zrobić tak? Nie. Oj, oj, oj. Już teraz pieprzyłem. Można to zrobić w 20 ruchach. A? Tak. I ty idziesz w dół. Tak samo ty idziesz. O, fuck. Fuck you. Co zrobić? Tylko... A, chyba wiem. Weźmiemy tutaj to czerwone na górę. Żeby ta niebieska mogła się zaraz wydostać. Aha. Co to nie powiesz? Ale też powinniśmy zrobić tak z tymi czerwonymi, prawda? Ty wyjdziesz tu? Tak. To chyba będzie dobre. Potrzebuję co prawda o wiele za dużo ruchów, ale myślę, że to całkiem dobry pomysł. Jak dam tutaj czerwoną, to niebieska nie wyjdzie. Dlatego zrobimy to tak. Ha, ha, ha. Jestem nie taki dobry, ale taki zły też chyba nie jestem, więc... Aha. Aha. 72 tutaj przejścia, tak jakby. 76. Ale się udało. Chyba najmniejszą liczbą przesunięć, których trzeba, żeby pokonać tą zagadkę, żeby ją przejść, jest 20. Nie, 30. Jest najmniejsza. Ja potrzebowałem 70. Więcej niż dwa razy tyle. Ale się udało. Takie zagadki muszę powiedzieć, że lubię. Tak trochę próbować. Chociaż tych puzli z przesuwaniem, ich nigdy nie potrafiłem. Normalne puzzle potrafiłem zawsze, ale takie z przesuwaniem. O, tam gdzie wiecie, że jednego brakuje zawsze tam po środku i trzeba obrazek wokół niego stworzyć. Tego nigdy nie potrafiłem, a wiem, że takie zagadki jeszcze będą. To będzie dopiero rzeź. O, jakaś notatka. Ale najpierw pogadajmy z babcią. Notatka będzie pod koniec. Oho, jestem nową postacią, nazywam się Marta. Tak, tak, mam dla was zagadki, jestem tutaj, wącham papierki. To są moje losy z lotto. Ale i tak nie wygrałem, więc... No. A, Joker. Co my tutaj mamy? Chodzi o to... No tak, chodzi o to, dokładnie. Jaka jest szansa na to, że odsłoni się Jokera po tym, kiedy odsłoniło się wszystkie asy? Jest 5 kart. 1 na 5. Czyli 20%, tak? 20 powinno być. 20. Nie 48. 20, a może 48 było jednak podpowiednią. 20%, yeah! 1/5. To pamiętam. W tym zawsze byłem dobry. Szczerze powiedziawszy, to jest coś, co zawsze byłem dobry w matmie. Yay! Ciap, ciap, ciap! A że jestem w czymś dobry w matmie, to jest naprawdę niesamowite, bo ja do matmy nie mam żadnej pamięci. Te wszystkie formuły potrafię sobie zapamiętać tylko na tydzień, bo później je zapominam od razu, szczerze. Do matmy nie mam pamięci. To jest cud, że cokolwiek pamiętam. Na przykład Pitagorasa, to mogłem zapamiętać. Czy tam Pitagorasa, jak wy to nazywacie w Polaczce. A coś tu leży na podłodze. Wygląda jak kawałek papieru. Już ani jednej kartki takiej wcześniej nie znaleźliśmy, prawda? To musimy się dziwić. O, co to jest? Wygląda jak kawałek papieru. Możesz przeczytać, co jest tam napisane, Luke? Nie, nie, to na pewno nie jest od tej samej osoby, co wcześniej też pisała te wiadomości. Zostaw to mi, profesorze. Szef naprawdę nie jest sobą od śmierci Lady Violet. Nadal nie pokazujesz żadnego znaku poprawy. To dlatego zdecydowałem... dlatego zdecydowałem zrobić jednego, żeby oddać hołd Lady Violet. Żeby stworzyć to coś, żeby jej oddać hołd. Jestem pewny, albo raczej... Jestem pewny, mam nadzieję, coś takiego, albo raczej... Tu jest napisane, jestem pewny, ale... Nie wiem, czy to powinno być tak przetłumaczone. Wydaje mi się, albo mam nadzieję, brzmi lepiej. Wydaje mi się, że to wyczaruje uśmiech na twarzy szefa. Tak, teraz wszystko ma sens. Czy tym tajemniczym autorem mógłby być on? Kto? Kto? Przyjaciel tego, czy... Barona? Możliwe całkowicie.
Zapracowałem się tak, że moje palce aż krwawią, że moje palce aż... No, wypracowałem się aż do kości. Tylko dlatego, żeby zrobić coś dobrego szefowi. Żeby go trochę rozchmurzyć. Patrząc na Saint Mister, widzę kwitnące... kwitnące miasto, czy coś takiego, kwitnącą wioskę, która może okazać się naprawdę głośna tak, i coś takiego. Z tyloma mieszkańcami wioski, jako kompanią, albo raczej taka ilość mieszkańców wioski może być dobrą kompanią dla niego i go trochę rozchmurzy, pomoże mu wyjść z tego dołka. Sprawi, że będzie szczęśliwy. Tu się kończy ta strona. Profesorze, co się dzieje? Czy wpadł pan na coś? Jakaś myśl, czy coś takiego? Nie mogę teraz potwierdzić moich podejrzeń, nie mogę ich udowodnić, ale... wydaje mi się, że ta sprawa zalęga głębiej niż myślimy. Sięga głębiej niż myśleliśmy dotąd. No dobrze, ludzie, powiedziałbym, że tutaj zakończę odcinek. Bo trochę teraz nie szło z tłumaczeniem tej notatki, dlatego najlepiej zrobię krótką przerwę, zanim w następnym odcinku zdarzy się coś ciekawego. W następnym odcinku mogę obiecać, że znowu będzie filmik przerywnikowy, więc może być ciekawie. Dlatego zakończę tutaj. I zobaczymy się właśnie w tym miejscu, bo już w następnym miejscu, tam przy tej ścianie, będzie filmik. Więc możecie się na coś cieszyć już na początku następnego odcinka. Jeżeli wam się podobał... Braj, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych i przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. No i cześć, na razie!